Paweł Kasprzak, komentarz dnia dla Obywateli News. Dzień dobry i dobry wieczór. Mamy dzisiaj 14 października 2020 roku i jest to miłe na ogół święto edukacji narodowej, dawniej znane jako Dzień Nauczyciela. No w tych okolicznościach trudno o miłe święta. A mamy oczywiście do czynienia z pandemią, w szkołach również. I ta pandemia przyniosła nam dzisiaj 6526 nowych zakażeń koronawirusem. No co przy ogólnej liczbie niewiele ponad 43 tysięcy wykonanych testów oznacza 15-procentową, że tak powiem, trafność tych testów. No co poza tym się jeszcze wydarzyło w dniu dzisiejszym? Szczerze mówiąc, niewiele rzeczy zaskakujących. W mediach w dalszym ciągu trwają echa tych wczorajszych konsultacji Mateusza Morawieckiego i jego ministrów z przedstawicielami opozycji. Trzeba powiedzieć, dosyć głupkowate były te konsultacje i niestety trzeba powiedzieć również, że po obu stronach one mądre nie były. Stało się jeszcze to, że przegłosowano w Senacie poprawki dotyczące piątki dla zwierząt. No a całość to się odbywa w takim, całość tego wszystkiego odbywa się w takim charakterystycznym, na takim charakterystycznym tle, które wyznacza dzisiaj między innymi wrocławskie spotkanie pani marszałek Witek z jej węgierskim odpowiednikiem, który się nazywa László Kever. I ono potwierdzało te brednie, które wygadywał niedawno w wywiadzie Jarosław Kaczyński o tym, że Polska nie ulegnie terrorowi Unii Europejskiej, gorszemu niż sowiecki terror niegdyś, który nas usiłuje zmusić do wyzucia się naszych kulturowych zdobyczy. Miał na myśli prawdopodobnie strefy wolne od LGBT i złamanie polskiej praworządności. Oni również zapowiadali weto Polski i Węgier w sprawie budżetu unijnego, więc jest co komentować. Zapraszam. Zacznijmy od rzeczy, która wydaje mi się co prawda mało istotna w całym tym zamieszaniu, no ale wiąże sporo uwagi opinii publicznej, jest szeroko komentowana, mam na myśli piątkę dla zwierząt. Jak wiemy, przegłosowano dzisiaj pakiet poprawek, zdaje się, że szerszy niż to, co stanowiło autopoprawki miłościwie nam panującego i troszczącego się o zwierzęta prezesa Kaczyńskiego. Głosowano ponad podziałami partyjnymi, to znaczy ponad tym podziałem między władzą a opozycją. Senatorowie z obu stron głosowali tak albo tak, zależnie od własnych poglądów w jakimś stopniu. Tak czy owak poprawki przyjęto sporą większością głosów. I one zawierały oczywiście różne rzeczy, których należało się spodziewać, takich jak vacatio legis, czyli w skrócie mówiąc przewidziano takie rozwiązania, które zmniejszają jakby te obciążenia dla rolników protestujących. Pewnie nie dlatego, że te obciążenia uznano za niesprawiedliwe czy w jakiś inny sposób skandaliczne, ale po prostu one nie byłyby tak najzupełniej legalne, skoro je wprowadzono no właśnie z pominięciem wszelkich reguł prawidłowej legislacji. Tam znalazło się takie rozwiązanie, które mnie samego uderzyło jako bardzo interesującą taką intuicję na temat norm, które powinny w praworządnym ustroju obowiązywać, a mianowicie to, że roszczenia ewentualnych pokrzywdzonych tą legislacją rolników ma rozpatrywać sąd, a nie ministerialni urzędnicy. To jest bardzo dobre rozwiązanie i interesujące. Nie wiem natomiast niczego o tym, czy spełniono ten postulat, który Adam Bodnar między innymi formułował, dotyczący mianowicie notyfikacji Unii Europejskiej, czego w Sejmie rzecz jasna zaniedbano. Nie znalazłem tego w doniesieniach medialnych, być może to jest, być może tego nie ma, po prostu tego nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że co innego jest ważniejsze niż sama treść tych poprawek, czy treść samej tej ustawy. No bo ta ustawa oczywiście z poprawkami senackimi wróci teraz do Sejmu. No i jednym z tych ważniejszych pytań jest to, mianowicie kto podejmie decyzję, czy rzeczywiście Sejm na sali plenarnej, no czy może jednak polityczne centrum na Nowogrodzkiej. No tak czy owak los zwierząt stanie się z tej okazji przedmiotem jakichś partyjnych tarć i targów,
nietransparentnych, no jakoś ukrytych jednak przed oczami opinii publicznej, no a w każdym razie ta opinia publiczna nie będzie miała wpływu na to, jak te decyzje będą w ostateczności wyglądały, co postawiłoby pytanie o to, jaka jest jakość mianowicie systemu politycznej reprezentacji w tej polskiej demokracji, z którą mamy realnie do czynienia. I to oczywiście nie jest poważne pytanie. Natomiast pytanie poważne w paradoksalny dla mnie sposób wiąże się z tym, co usłyszałem jakiś czas temu z ust niekogo innego jak pana redaktora Zienkiewicza. On te słowa wypowiedział w telewizji Republika i perorował tam przez pół godziny dobre w stylu takim, że można byłoby tę jego wypowiedź włożyć w usta, nie wiem, Borysa Budki czy Kamili Gasiuk-Pihowicz w tych czasach już niestety zamieszły, w których oboje oni występowali płomiennie w obronie, no właśnie, procedur, właściwych procedur demokracji, właściwych procedur legislacji i poszanowania w nich norm konstytucyjnych. Zienkiewicz mówił, tak jak oni niegdyś, a dzisiaj już rzadziej, no o tym, że ta legislacyjna, upiorna zupełnie galopada, ten brak konsultacji, brak oceny właśnie skutków regulacji oraz cały ten pośpiech i ta taka niechlujność bardzo uderzająca w oczy naruszała coś, o czym mówił również razem z Zienkiewiczem rzecznik Bodnar, to znaczy reguły państwa prawnego, które kieruje się zasadami sprawiedliwości. No i w tej wypowiedzi Zienkiewicza jedna rzecz jest naprawdę śmiertelnie poważna. To mianowicie, że to nie tylko Zienkiewicz takie rzeczy i takie żale wypowiadał. Nie tylko pan minister Ardanowski i różni tacy, ale też i ci rolnicy, którzy całkiem niedawno protestowali i ta spora część pisowskiego elektoratu, która no generalnie rzecz biorąc to ma do siebie, że specjalnie wrażliwa na los zwierząt, nie jest, a raczej zależy im na tym, żeby decydować na pochybel tym jakimś lewakom, ekologom i różnym ekoterrorystom i różnym innym takim. Otóż ta sytuacja tworzy taką dosyć unikalną, ja bym powiedział, okoliczność, którą należałoby, i to mówię śmiertelnie poważnie, jednak wykorzystać. To znaczy, to daje szansę, żeby uświadomić redaktorowi Zienkiewiczowi i tym wszystkim, którzy myślą podobnie, głosując do tej pory na PiS, no, że ten pisowski posybilizm, ten prymat, jak to mówił nieboszczyk, marszałek senior, Kornel Morawiecki, ten prymat woli ludu nad literą i duchem nawet prawa, no to jednak jest problematyczna historia, tak? Że jednak konstytucja się liczy, że to jest ważne, w jaki sposób procedujemy ustawy, że te zasady państwa prawnego, które respektuje podstawową normę sprawiedliwości, są no fundamentem prawidłowo funkcjonującej demokracji, że gdzieś tu muszą być granice tej wolnej woli ludu, który właśnie zdobył polityczną większość, bo w politycznej mniejszości każdy z nas może się znaleźć, tak jak się to ostatnio przytrafiło albo niemal przytrafiło hodowcom zwierząt futerkowych czy tym, którzy dokonują uboju rytualnego na eksport. Więc w skrócie mówiąc, chodzi nam wszystkim o to, żeby doprowadzić do takiego ładu w Rzeczypospolitej, naszej wspólnej Rzeczypospolitej, w której nikt z nas wzajemnie nie obawia się wyniku wyborów, w której nikt z nas nie obawia się, że kiedy wygrają tamci, to oni przegłosują wszystko, co tylko chcą, kosztem naszych praw, naszych interesów i naszej godności, którą będą z rechotem wyszydzać, tak jak to przy innych okazjach jeszcze niedawno robił i nadal robi pan redaktor Zienkiewicz. No, tylko żeby go do tego przekonać, żeby pokazać mu tę wartość norm konstytucji, no to te normy trzeba respektować i szanować samemu. No i mając to wszystko w pamięci, warto teraz dwa słowa poświęcić jeszcze tym konsultacjom i tu winien jestem usprawiedliwienia, dlaczego mianowicie pozwoliłem sobie je bezczelnie nazwać głupkowatymi z obu stron. No otóż, zanim doszło do tych telekonferencyjnych spotkań, Platforma Obywatelska i Borys Budka zorganizowali konferencję prasową i tam poinformowali, z jakimi postulatami opozycja zamierza się udać na te rozmowy.
I te lektura tych postulatów, szczerze mówiąc, powodowała, że zawyłem na chwilę i odczułem wstrząs no, boleśniejszy niż to moje zderzenie ze ścianą z czołówki tego cyklu. Jakie to były postulaty? Otóż od władzy opozycja oczekuje dodatkowych 5 miliardów finansowania ochrony zdrowia. Oczekuje, że władza będzie przeprowadzała 100 tysięcy testów na koronawirusa dziennie. Oczekuje, że władza na prośbę opozycji zakupi natychmiast 10 milionów szczepionek przeciw grypie, bo one są potrzebne. Opozycja oczekuje również od władzy lepszego dostępu obywateli do systemu ochrony zdrowia, cokolwiek to dokładnie znaczy. I oczekuję również, że władza będzie aktualizowała rzetelne informacje na temat stanu ochrony zdrowia oraz rozwoju epidemii. No cóż, nie pojawiło się natomiast na tej liście postulatów nic, co Borys Budka zapowiadał jeszcze kilka dni wcześniej. Wspominałem o tym w rozmowie z Jackiem Żakowskim, kiedy z ogniem w oczach. To było radio, nie widziałem oczu Borysa Budki, ale z tembru głosu tego ognia w oczach się domyślam, mówił o tym, że poszanowany powinien zostać w tej pandemicznej sytuacji przede wszystkim konstytucyjny porządek prawny i że co za tym idzie, powinien zostać ogłoszony jeden z trzech przewidzianych w konstytucji stanów nadzwyczajnych i że z tym postulatem właśnie opozycja uda się ofensywnie na rozmowy z rządem po to, żeby spotkać się prezydenckiej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, której głównym zadaniem powinno być no właśnie to, zarządzanie zagrożeniem, które na nas wszystkich spadło. Nie wspomniano również w tych rozmowach o czymś, co powinno być może ich merytoryczną, istotną treścią, znaczy mianowicie o tym, jak ustalić, kto to powinien robić, w jakiej debacie i jakie są w ogóle te strategiczne cele państwowej polityki walki z pandemią, no bo one mogą być różne. Może na przykład być tak, że no cóż, decydujemy się na unikanie lockdownu po to, by przede wszystkim chronić gospodarkę. A może być też tak, że decydujemy się na unikanie lockdownu, żeby realizować taką strategię, jaką Szwecja ponoć swego czasu przyjęła, to znaczy taką obliczoną na to, że w krótkim czasie w miarę możliwości bezboleśnie dla wydolności służby zdrowia, jednak większość populacji Polaków przejdzie kontakt z koronawirusem i nabierze tego, co w żargonie epidemiologicznym nazywa się stadną odpornością. Albo może naszym strategicznym celem jest zamknięcie się jak najszczelniej tym lockdownem po to, żeby doczekać no, spodziewanej być może, a być może nie, skutecznej szczepionki przeciw koronawirusowi. No, są też inne możliwe cele. One wszystkie są podnoszone przez specjalistów w tej dziedzinie, którzy mówią na przykład między innymi, no bo różne rzeczy mówią oczywiście, że chronić należy, broń Boże, nie ludzi młodych, bo to nie ma sensu i nie da się zrobić, tylko tych, którzy są szczególnie zagrożeni wszystkim pozostałym, pozwalając normalnie żyć, no między innymi oczywiście też po to, żeby gospodarka przetrwała. No to również nie było przedmiotem tych rozmów. Ale nawet nie sama treść tych postulatów, które przedstawiono rządowi, jest powodem mojego no, niezwykle krytycznego spojrzenia, no bo właściwie ta treść jest no, być może słuszna, tylko właśnie sam fakt, że ta delegacja opozycji stanęła jak tacy folwarczni chłopi u progu pana folwarku, mnąc czapki nerwowo i przestępując z nogi na nogę i z jąkaniem przedkładając dezyderaty z prośbą o ich łaskawe wysłuchanie. No, to jest strasznie naiwne, a wszystko to odbywa się w tej sytuacji, kiedy właśnie prezes Kaczyński pokazuje środkowy palec Unii Europejskiej, zapowiada, że za nic ma praworządność w Polsce. Za nic ma oczywiście też parlamentaryzm, który od dawna już nie funkcjonuje. Tak odbiera się immunitet pani sędzi Morawiec. Dzisiaj gruchnęła, mało istotna, ale jednak charakterystyczna dla prawackiej propagandy informacja o tym, że gdzieś w Gliwicach bodajże zatrzymano sędziego prowadzącego samochód pod wpływem alkoholu, co w oczach prawackiej propagandy jest oczywiście tożsame z tymi przewinami sędzi Beaty Morawiec. No, no to wszystko się w takiej atmosferze odbywa, w której, no, przepraszam bardzo, ale o czym my właściwie rozmawiamy i z kim? Dlaczego liczymy na to, że te rozmowy mają jakikolwiek sens? Więc
analizując to wszystko, żyjąc tym, emocjonując się tymi przedkładanymi władzy postulatami, no tworzymy jakąś taką fikcję tego, że ważne są rzeczy, które są kompletnie nieważnymi, pustymi gestami, pozbawionymi jakiegokolwiek znaczenia. No, ale czy to wszystko znaczy, że można zaproponować jakąkolwiek alternatywę? Otóż w moim przekonaniu, tak już o tym mówiłem, ale powtórzę może coś, co jest postulatem naszego środowiska obywateli RP pod adresem ludzi, których w dalszym ciągu uważamy za naszych politycznych reprezentantów. Mam oczywiście na myśli polityków i przywódców opozycyjnych partii politycznych. Otóż niewątpliwie tym rozwiązaniem, do którego powinniśmy ze wszechmiar dążyć, jest konstytucyjny stan nadzwyczajny. Tak? To on powinien być wprowadzony po to, żeby uciąć te wszystkie prawne niejasności związane choćby z nakazem noszenia maseczek i jego legalnością. No ale też jak wiadomo, w stanie nadzwyczajnym, z którym rzeczywiście mamy do czynienia, władza musi podejmować działania, których część z konieczności musi naruszać. Na przykład obywatelskie prawa, mówię o zakazie zgromadzeń, dajmy na to. Na przykład interesy całych grup społecznych, mówię o konkretnych sektorach gospodarki, które jako niebezpieczne muszą zostać wyłączone znowu nakazem administracyjnym władz państwa. Mówię o szkole, którą należy być może zamknąć, albo być może utrzymywać otwartą po to, żeby rodzice mieli gdzie zostawiać dzieci wtedy, kiedy sami pracują dla podtrzymania właśnie pogrążonej w kłopotach gospodarki. Mówię też o takich sytuacjach, które mogą się wydarzyć, tak, i które są naprawdę dramatyczne, no bo już je obserwowaliśmy we Włoszech i w Hiszpanii, kiedy dysponujący jednym respiratorem lekarz musi zdecydować, którego z dwóch pacjentów do niego podłączyć, a którego skazać na śmierć. To są takie sytuacje, które nie tylko wymagają nadzwyczajnych uprawnień decyzyjnych, ale które również wymagają bezwarunkowego zaufania wszystkich nas do decyzji i działań władz i służb państwa. Wymagają zaufania co do tego, że wszyscy wiemy, co i właściwie w jakim celu robimy w tej bardzo trudnej sytuacji. Tutaj nie ma miejsca na polityczną wojnę. I to jest druga cecha konstytucyjnego stanu nadzwyczajnego. Rząd w tym czasie powinien mieć wyłącznie techniczny charakter. Powinien zajmować się walką z kryzysem pandemicznym i wynikającym z niego kryzysem gospodarczym i tylko tym powinien się zająć. Żadne kwestie polityczne nie powinny nikogo w tym czasie interesować. No, nawiasem mówiąc, łącznie z piątką dla zwierząt Kaczyńskiego, już nie wspominając o tym, co ma się wydarzyć 22 października, kiedy pani Przyłębska pochyli się nad konstytucyjnością aborcji, którą Kaja Godek nazywa eugeniczną. Na nic takiego w sytuacji zagrożenia nie może być w Polsce miejsca. I teraz, dlaczego ja uważam, że możliwe jest takie nienaiwne postawienie sprawy, nie takie, w których my prosimy, a władza ewentualnie spełnia te nasze oczekiwania. Bo o stan nadzwyczajny, ten konstytucyjny, ja wcale nie sądzę, że należy prosić. Należy go po pierwsze zażądać, po drugie, to co przed chwilą powiedziałem o konieczności współdziałania i odłożenia polityki na czas zagrożenia, to może być treścią wystąpienia orędzia telewizyjnego marszałka Grodzkiego, nawiasem mówiąc lekarza, który on może zgodnie z prawem, korzystał z tego prawa, wygłosić w TVP w taki sposób, żeby ono dotarło do drugiej strony. Mam wszelkie podstawy sądzić, że to zrobiłoby wrażenie. Tak? No ale wreszcie po trzecie, można po prostu nie chodzić na sejmowe głosowania. Można po prostu nie chodzić na ten cyrk, który Mateusz Morawiecki nazywa konsultacjami z opozycją. Można zrezygnować z podtrzymywania tej fikcji jakiegoś istniejącego w Polsce parlamentaryzmu i powiedzieć nie, dopóki nie zostanie przywrócony konstytucyjny porządek prawny w tej jakże oczywistej sytuacji, to my w tym cyrku nie bierzemy udziału. To może zostać zrobione i to powinno zostać zrobione. Ja już nie mówię o takich mechanizmach konstruktywnego działania, które przełamują tę lamentację taką, którą uprawiamy od lat, powtarzając, jaka to ta władza PiS-u jest zła. Otóż wiele zależy od nas. Senat może powołać zespół ekspercki, złożony z lekarzy, wirusologów i epidemiologów, który może opracować społeczny system rekomendacji, tak, który, jeśli nie zadziała mocą prawną, bo na to nie ma wielkich szans,
to może autorytet zadziała. A senatorowie mogą go mieć albo o niego się postarać. To mogą być zalecenia, które wykonują również lekarze rodzinni, czy lekarze pierwszego kontaktu, tej podstawowej opieki zdrowotnej. To mogą być również działania, które wychodzą naprzeciw tym zapotrzebowaniom zgłaszanym przez specjalistów. No, jeśli potrzebujemy badań przesiewowych na przykład, które pokazują, jaka jest rzeczywiście propagacja wirusa w skali całej populacji, to można je zrobić. Można je samemu spróbować sfinansować. Wreszcie szkolnictwo, o tym za chwilę, no to jest również temat prac dla zespołu ekspertów, który mógłby pomóc inicjatywom konkretnym bardzo, związanym z bardzo konkretnymi szkołami prowadzonym przez samorządy. To nie jest tak, że my możemy tylko prosić. Nie powinniśmy prosić gangsterów u władzy. Nie powinniśmy tolerować tego, że oni łamią najbardziej podstawowe prawa demokratycznego ustroju. No i wreszcie Dzień Edukacji Narodowej i życzenia, które chciałbym z tej okazji przekazać nauczycielom, z którymi czuję się związany, bo kiedyś zajmowałem się dosyć intensywnie alternatywą w edukacji. No w tej trudnej sytuacji całe środowisko intelektualistów, naukowców, nauczycieli akademickich zwłaszcza, ale też i kilkadziesiąt organizacji i ruchów obywatelskich, w tej liczbie i my, obywatele RP, wysłaliśmy do premiera taki kolejny list z listą postulatów. I ja mam do niego krytyczny nieco stosunek, chociaż jesteśmy pod tym listem podpisani. No bo cóż to są za postulaty? Otóż od rządu, czy od premiera, no, pod nieobecność ministra edukacji narodowej, podpisani domagają się zapewnienia nauczycielom, oczywiście bezpiecznych, zgodnie z konstytucją, warunków pracy. Domagają się również redukcji treści podstawy programowej, no bo ona nie może być realizowana w tych warunkach, no, spowolnionej siłą rzeczy działalności szkół. Domagają się również, żeby odbiurokratyzować nauczycieli, znaczy zwolnić ich z obowiązku wypełniania tych tasiemcowych, absurdalnych tabelek, no po to, by pozwolić im zająć się tym, czym powinni się zajmować, czyli nauką dzieci i opieką nad nimi. No i wreszcie pojawiły się tam też postulaty dotyczące tolerancji, wrażliwości na prawa osób LGBT, w tej liczbie na prawa dzieci LGBT, no bo to jest ostre bardzo zagadnienie. Te dzieci chodzą do szkół i spotykają się tam z tym wszystkim, co zresztą widzimy wszędzie wkoło i co jest powodem wielu po prostu tragedii. No dlaczego mam ochotę krytykować ten list? No dlatego, że znowu, tak jak w przypadku tych konsultacji rządu z opozycją, no to jest ta sama sytuacja, w której my stajemy i prosimy, tak, władze, żeby łaskawie spełniły te nasze prośby. To oczywiście nie nastąpi. Mamy komplet doświadczeń, mamy też i taką ocenę sytuacji, z której wynika, że ten Czarnek to nie jest wypadek przy pracy, ani jakieś braki kadrowe, to jest złośliwa premedytacja obozu władzy. Tak ma w szkołach być, że tego typu faceci będą tam rządzić i indoktrynować nam dzieci. Jak mówią w resorcie edukacji, wszystko jest w ogóle elegancko. Niczego zmieniać nie trzeba. No, szanse na to, że ktokolwiek poważnie potraktuje tego typu listę postulatów, są oczywiście żadne, więc po co je słać? Ale tu znów chcę przede wszystkim powiedzieć, że nauczyciele nie są i nie powinni być bezsilni. Że my jako rodzice, czy w ogóle społeczeństwo, tak, które no, troszczy się o szkołę, my nie jesteśmy wcale bezsilni. Że ani w ustroju prawidłowo funkcjonującym to nie może być tak, że wszystko zależy od dobrej woli ministra edukacji, bo w każdej sytuacji politycznej ministrem edukacji może zostać idiota, albo faszysta, albo złodziej. I nie możemy być bezsilni również wtedy. Więc myślę sobie, że samorząd nauczycielski to jest w ogóle taka ustrojowa norma, którą powinniśmy zacząć bardzo poważnie rozważać. To, co wydaje mi się godnym polecenia, sensownym i twórczym przede wszystkim rozwiązaniem, takim, które tworzy fakty dokonane, których potem już zakwestionować się nie da, no to jest właśnie samorządność szkół, nauczycieli, rodziców i dzieci przy wsparciu samorządu terytorialnego i przy eksperckim wsparciu oraz wsparciu autorytetu Senatu Rzeczypospolitej,
taka samorządność, którą sobie to środowisko po prostu bierze i nie pozwoli potem odebrać. To się da zrobić, tego nauczycielom bardzo serdecznie życzę, bo życzę sobie tego, żeby oni pracowali sensownie, w godnych warunkach, należycie wynagradzani i społecznie szanowani. Tak jak na to zasługują ludzie, którym z pełną świadomością na kilka godzin dziennie, przez kilkanaście lat kluczowych dla rozwoju naszych dzieci, my rodzice te dzieci powierzamy w opiekę.